jesteśmy oczywiście na Dożynkach. Widzimy wiele tutaj atrakcji i przede mną widzimy, ja powiem tak, no znów widzę, bo każda z uroczystości jest jak gdyby przez Was tu widoczna, organizowana też i współ jak gdyby organizowana. Może na początek przedstawicie się, bo wiadomo, że nie jest to z nazwiska i imienia, tylko swoje motocyklowe imiona, tak? Tak, Radek, prezydent klubu. Oj, przepraszam. Radek, prezydent klubu, tak? I Grzesiek, wiceprezydent klubu. Radku, może tak, sam początek, jeśli mogę zacząć, to właśnie pobór krwi. Ty już oddałeś. Jest to ukłon w kierunku nie tylko całej społeczności, ale przede wszystkim tych, którzy potrzebują, jak mają jakieś tak nieszczęśliwe wypadki. Oczywiście, no jak najbardziej. Krew darem życia, jest to powiedziane. My jako motocykliści tym bardziej to promujemy. Jesteśmy narażeni na właśnie nieszczęśliwe wypadki, ale klub, jako klub z inicjatywy Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych od 2009 roku oddaje krew pod hasłem Motoserce, wymyślone przez motocyklistów. Krew oddajemy dla dzieci, to jest pierwszeństwo, tak, jako motocykliści. Wiadomo, że ta krew trafia też również do nas powrotem, gdy jej tylko potrzebujemy. I robimy to od 2009 roku. I to tak dla ciekawości powiem, że przez te lata oddaliśmy ponad 25 tysięcy, jako tylko motocykliści pod hasłem Motoserce. Można zjednoczyć i po prostu zorganizować pod takim szczytnym celem. Oczywiście, jak najbardziej. Bo chętnych jest. Jest, chętnych, jest kolejka, no ja już oddałem, Grzesio czeka właśnie na oddanie, no bo jednak no, jest dużo ludzi, no i trzeba to swoje odstać. Grzesio, żadnych chyba wahań przed oddaniem. No nie, już raz oddałem, udało mi się, było, nie było źle, także drugi raz też myślę, że mi się uda bez problemów. Słuchajcie, dzisiaj tu jesteście też prezentując i tak można powiedzieć, ozdabiając te dożynki, bo mnóstwo ludzi przygląda się waszym motocyklom, niektórym bardzo, bardzo starym, ale i tym takim no super nowoczesnym, którym jeździcie. No jak najbardziej, motocykliści muszą być z motocyklami. No dzisiaj pogoda z rana nie dopisała, ale nas naprawdę to nie wzrusza. Jeśli klub motocyklowy gdzieś się pojawia, no to motocykle muszą być. Gama motocykli, jak widać, od bardzo starych, naprawdę bardzo starych, do najnowszych, nawet z tego roku produkcji, tak? Każdy no, motocykl ma pod siebie względem swojej pasji, upodobań. No i takiej imprezy bez motocykli by nie było. Widać nawet zainteresowanie. Ludzie jak podchodzą, pytają się o pojemność, o moc, jaka prędkość, ile pali. Wszyscy zainteresowani. Tym bardziej, że te motocykle jednak są piękne, tak? Są dopieszczone przez nas. Każdego to zachwyca tak naprawdę. Słuchaj, jako prezydent klubu, wiadomo, wiceprezydent, trudno jednoczyć taki, bo macie już naprawdę sporą garstkę ludzi pod sobą. Powiem tak, oprócz tego, co widać na zewnątrz, co my robimy, mamy też to wewnątrz. I to już jest tam, jakby to powiedzieć, oprócz hobby, mobilizacja, tak? Czas, który poświęcamy, gdzie na zewnątrz go nie widać, niektórych ludzi blokuje. Jeżdżą z nami, chcą się z nami integrować, ale czas im po prostu nie pozwala. Ale bardzo dużo ludzi się dopytuje, jak to wygląda od wewnątrz. Chociaż na Facebooku nawet widać, co my robimy, gdzie jeździmy, co organizujemy. Niektórzy po prostu bardzo by chcieli, ale czas im nie pozwala. I na pewno byłaby wtedy kobra dużo większa, no ale trzeba to wszystko rozgraniczyć. Jeszcze jest dom, praca, no klub na następnym miejscu oczywiście, nie? Nasze hobby. A wiceprezydent jak godzi swoje obowiązki oczywiście z tą pasją, bo to motocykle to pasja. Akurat moje obowiązki zawodowe są takie, że mam tego czasu wolnego troszeczkę więcej, ale jednak ten klub pochłania trochę czasu i jest to jakieś tam ograniczenie. Aczkolwiek mi się wydaje, że jak się chce coś zrobić, to zawsze się tego czasu trochę znajdzie. Dokładnie. Radku, słuchaj, mi się wydaje, że też macie dobrych ludzi, może tak nazwę, może nie sponsorów, ale takich przychylnych wam, którzy no też was w jakiś sposób też wspierają. No jak najbardziej, wiadomo, jest nas, powiedzmy, w przenośni garstka,
gdzie jednak motocykle to jest koszt utrzymania motocykla, no to hobby nasze jest drogie. A wszystko, co robimy, robimy za swoje pieniążki lub po prostu ludzie dobrej woli nam pomagają. Mamy również sponsorów. Mamy sklep i serwis Prestige, który nam w tym roku fundował bardzo fajne, naprawdę nagrody dla osób, którzy oddali krew. Mamy również sieć sklepów Motoroy. Ferrero też nam wspomogło. Mamy również takie firmy jak Fruitsat i Lasat, którzy też podarowali prezenty, którymi możemy my się podzielić. Mamy również taką fajną ekipę animatorki ABC Dziecka, które no urozmaicają po prostu osobom, które no zaszczyciły przyjściem na dożynki. Robią fajne balony, malują dzieciom twarze. Także im bardzo serdecznie dziękujemy, bo bez ich pomocy byłoby nam dużo, dużo ciężej. Tak? To jest po prostu pomoc tak naprawdę z ich strony bezinteresowna, ale bardzo nam pomaga. Ciężko jest organizować coś samemu, jeśli nie ma tej pomocy, tak? Oczywiście patronem jest starosta grójecki, jak co roku. I przy tej imprezie po prostu my możemy się wykazać też jako motocykliści właśnie w ten sposób. Na zakończenie, słuchajcie, no tak chciałbym się zapytać, ale nie wiem, czy mogę. Jutro też znowu się zobaczymy gdzieś na jakiejś imprezie, bo tak ostatnio, gdzie impreza, to ostatnio pielgrzymka, gotujecie grochówkę, no dzisiaj krew oddajecie. Naprawdę, to w całkiem innym świetle, bo często do motocyklisty się podchodzi jako do człowieka bardzo jakiegoś ekspresyjnego, nie panującego nad swoimi emocjami i tak dalej. A tu całkiem inne twarze. No, trzeba to telewizom powiedzieć, że to nie jest tak, jak niektórzy mają w jakichś myślach sobie, tak? No, takie powiedzenie, że motocykliści są dawcami, tak? No, my jesteśmy dawcami uśmiechu, miłości, radości, oczywiście też krwi. I te słowa chciałem usłyszeć, bo to jest właśnie... Ja już to mówiłem, my jesteśmy i na plecach mamy Grójec, czyli my się będziemy... My promować w Grójcu i Grójec będziemy promować. Każda impreza, która jest na terenie, my z miłą chęcią jesteśmy. Nawet się wprosimy, jeśli potrzeba. I na pewno jej nie odpuścimy, tak? Acz no jeździmy po całej Polsce, wiadomo, jak po klubach. Mamy z tego samą radość, przyjemność, tak? Jazda motocyklem dla nas jest właśnie tym hobby, tak? Motocykle. A oprócz tej promowania bezpieczeństwa w ruchu, przepisowej jazdy, to oczywiście jak najbardziej pomoc, bardzo, bardzo pozytywnie na to patrzymy. Każdemu z miłą chęcią pomożemy, jeśli tylko będziemy w stanie, oczywiście. To co? Tak jak mówiłem, możemy się tak pożegnać, że do jutra, czy... Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że naprawdę w niedługim czasie, na jakimś najkrótszym, znowu się spotkamy. Dzięki. Do miłego spotkania. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy.